dobre zostawili coś. Mm-hmm. Na Śląsku byli dobre kopalnie. No, Ale dlaczego na przykład do wszystkich rządzących, bez względu na to, po której stronie są w stronie, no prawej czy lewej, ja mam pytanie, dlaczego oni się nie poradzą na przykład takich ludzi jak ty? Słuchaj, skąd jest najlepszy węgiel? Stąd. Dobra, tej kopalni nie zamykamy, nie? I już. No, a tak samo ludzie tak samo idą, którzy pracowali na kopalni tyle lat i teraz na przykład muszą się przenieść na tą złą kopalnię. No. No i oni sami górnicy powiedzieli, mówią, że to tam jest źle, a idziemy tam, bo tam musimy. No to co, sam miał wozisz? Nie, ale jakościowe na przykład nie jest tak. No. Jak był ze Śląska, z Bytomia, z Chorzowa. Aha. Z kopalni tutaj, z Rudy Śląskiej, to były kopalnie, no, na Śląsk. A Śląsk, jak wszyscy wiedzą, Śląsk słynie z górnictwa, nie? Tak, tak, no. Ale teraz będziemy się już słynąć z innych rzeczy, pytanie z jakich. No. Dobra, o tym może porozmawiam z moimi słuchaczami. Ja Ciebie bardzo gorąco pozdrawiam, chciałbym Cię wprowadzić w dobry nastrój. Córka już to zrobiła i kiedy się zobaczycie? Pod koniec miesiąca, bo u mnie jest wnuczka. A, czyli jej córeczka. Tak, od córka. Moja wnuczka jest u mnie, a jutro już wyjeżdżam z nią na wczasy. A gdzie jedziesz? Nad Morze Polskie. No i pięknie, i fajnie. No. Tylko nie bierz łopaty ze sobą, chyba że grabki i łopatki nie. Takie dla dzieci, żeby robić zamki, nie, dobra? Nie. Moja wnuczka już ma 14 rok i idzie, to ona już tam łopatki i galki nie potrzebuje. To weź jej sercówkę i zróbcie taki duży zamczysko ogromne, takie, jak no, potrafisz. Bardzo dziękuję, pa. Bardzo dziękuję. I pozdrawiam wszystkich, którzy mnie znają i którzy mnie nie znają. Pa. Zrywamy z piżamy w radiu PRL. Hello, Mr. Alan, hello.